O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach, rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, no, cześć. witajcie. W kol a? No, teraz, a? Już, już. już, już jest już. chęć do rozmowy, słuchajcie, nie ma na co czekać. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią, która już dała znać, że jest, jest Klaudyna Schubert, fotografka. Klaudyna współpracuje między innymi z teatrami, filharmoniami, festiwalami, fotografuje artystów i artystki w pracy. Jak sama pisze moje hobby to jednak życie, które staram się podpatrywać i uwieczniać w reportażach. Prace Klaudyny były prezentowane na wystawach zbiorowych i indywidualnych. Klaudyna zajmuje się również grafiką i działaniami interdyscyplinarnymi, które łączą elementy fotografii, muzyki i filmu. A ja z pewnego źródła wiem, że nie tak dawno temu miała też swój debiut z reżyserią światła w teatrze, więc o tym też sobie porozmawiamy. Cześć Klaudyna, dzień dobry. Cześć jeszcze raz. No, to jest, to jest mój podcastowy debiut, więc dla mnie też jest pełno emocji i taka całkiem nowa sytuacja. Także chura, nowe doświadczenia. No to bardzo Witajcie. się cieszę. Bardzo się cieszę, że, że właśnie w moim podcaście mam nadzieję, że. No nic, zobaczymy na koniec. Powiedz mi na koniec, <laughs> tak jak na było. pewno. <laughs> Od razu na gorąco mi powiesz, już się nagra i będą wszyscy słyszeli, jaką, jaka jest twoja opinia o tej rozmowie. Skąd w ogóle fotografia wzięła się w twoim życiu? Czy pamiętasz jakiś taki moment, w którym stwierdziłaś tak, to jest to, czym się chcę zajmować, czy to jakoś wyszło naturalnie? No to wyszło bardzo naturalnie, bo no, trochę to będzie taki, taki trochę kitschy historii, że, że po prostu jako dzieciak wynalazłam stary aparat w szafie taty i on oczywiście ważył ogromną ilość kilogramów. No i zaczęłam działać nie i, i wtedy to jeszcze była fotografia analogowa, no więc była w tym taka trochę, powiedzmy, może trochę większa magia niż teraz. No i tak sobie fotografowałam, po prostu dla siebie. Później, później to były oczywiście jakieś takie typowe tandetne zdjęcia, typu powiedzmy, nie wiem, jakieś liście, rosa i tak dalej. Kto takich nie zrobił, to tak niech pierwszy rzuci kamieniem Dokładnie. teraz. Ominęły mnie cmentarze, tak, to jest też taki temat częsty. Natomiast w pewnym momencie po prostu poszłam do, do takiego liceum Profilu teatralnym, to jest liceum numer 21 w Krakowie. No i tam spotkałam się trochę bliżej z tym teatrem i po prostu zaczęłam teatr fotografować. Krótko mówiąc, też uczestnicząc w tych zajęciach teatralnych, między innymi, zaczęłam fotografować teatr. No i później od teatru, teatr, taniec to wszystko były amatorskie grupy nagle okazało się, że, że powiedzmy te zdjęcia komuś się podobają, że one gdzieś idą i, i z teatrów amatorskich trafiłam do tych teatrów trochę bardziej profesjonalnych. Co jest dla ciebie najistotniejsze, kiedy robisz zdjęcia? Na czym się skupiasz najbardziej? Wydaje mi się, że teraz tak naprawdę ten sprzęt, który mamy, pozwala nam je ja zawsze się śmieję, że zrobić zdjęcia już w najbardziej ciemnej piwnicy, więc wreszcie jest takie pole, żeby przestać się martwić, czy te zdjęcia wyjdą, z aspektu technicznego i właśnie skupić się na, ja to nazywam powiedzmy, na atmosferze, na emocjach. Krótko mówiąc, chodzi mi o to, żeby. Oddać energię y, tego, co się dzieje, wydarzenia, tego, co we mnie to porusza. Na przykład, nie wiem, właśnie w wielu przypadkach, pomimo tego, że są to zdjęcia typowo promocyjne, czyli które mają być reportażem z relacją z konkretnego wydarzenia. Y, tak naprawdę w tym momencie to już się tak zmieniło, że koordynatorzy i osoby, które proszą mnie o te zdjęcia, chcą, żebyśmy to przetworzyli tak naprawdę przez siebie, przez jakąś tam swoją wrażliwość. Więc to, co jest dla mnie ważne, to jest właśnie to, żeby dostrzec coś, co mnie tam może zachwycić. Ja zawsze się śmieję, że, że jeśli nie zakochasz się w osobie, którą fotografujesz albo w wydarzeniu, które fotografujesz, to tam nic się nie wydarzy. Ja lubię, jak tam się coś wydarza. To często jest nienazwane, to często ciężko określić, ale wiem, że odbiorcy zdjęć to widzą, że coś mnie w danej sytuacji zachwyciło. I to jest coś, czego, czego ja szukam. Często hmm, to oznacza, że to zdjęcie niekoniecznie musi być idealne właśnie technicznie, no ale tutaj się tak naprawdę zaczyna najfajniejsza zabawa, jeśli chodzi o fotografię. A masz czasem taki lęk, że, że się nie zakochasz, że, że, że pójdziesz i to się nie, nie zdarzy. No to się zdarza niestety. I tak ta, to jest taka, taka rzecz, którą tak z perspektywy zawodowej musiałam najbardziej się nauczyć, nie wiem, może odpuścić, może to jest słowo, bo, no bo czasem jest tak, że po prostu to jest moja praca, więc przychodzę i muszę to udokumentować i nic mnie nie ma zachwycać, po prostu mam zrobić dobre zdjęcia, które będą promować dane wydarzenie, więc y, czasem jest złe światło, czasem, czasem jest po prostu brzydko, ja tam nie zrobię cudów wtedy, więc musiałam się nauczyć, że, że, że po takich wydarzeniach po prostu to nie jest tak, że mam nieprzespaną noc i sobie myślę, że schrzaniłam zdjęcia, tylko no po prostu mogę tylko I do my best nie? I, i, i faktycznie tak jest, że czasem czasem wychodzę i, i sobie myślę Boże tutaj nic nic się nie dzieje, tutaj nic się nie wydarzyło, a może na przykład ja nic nie poczułam i ktoś inny m, poczułby, a ja właśnie przez to może schrzaniłam. No natomiast no to jest codzienność fotografii, ponieważ w momencie kiedy kiedy jest to nasza praca, to nie zawsze fotografujemy powiedzmy to, co byśmy chcieli, to, to o czym marzymy, mm, tylko czasem po prostu musimy zrobić swoją robotę dobrze. No i wtedy, wtedy trzeba szukać i wtedy szukam. To jest też tak, że staram się nie odpuszczać, bo jednak to może być chociaż jakaś mikro, mikrosekunda czasem, która zrobi, że, że coś nas zachwyci. Natomiast no, czasami po prostu trzeba robić dobrze swoją robotę. Ja w ogóle chciałam ci powiedzieć, że bardzo lubię geometryczność twoich fotografii i coś takiego, co ja na swoje potrzeby nazwałam taką przestrzenio pustką, że jak patrzę na twoje zdjęcia, to mam wrażenie, że, że mogę wejść w te przestrzenie i że też nie ma w nich nic zbędnego w tych zdjęciach, że, mhm. że jeżeli coś tam jest, to to powinno tam być. A cała reszta to jest właśnie ta, ta pustka, którą ja zresztą w ogóle bardzo lubię w sztuce, pustkę i przestrzeń. Więc, więc to też mnie zachwyciło w Twoich zdjęciach. Yy, tyle. tyle. Bardzo, bardzo się cieszę, bo chyba faktycznie od jakiegoś czasu tej pustki szukam. <grym> to, to, to się tak zrodziło w, w, chyba naturalnie, powiedzmy. A potem nagle się okazuje, że w momencie, kiedy szukasz tej pustki, powiedzmy w takich swoich bardziej, bardziej działaniach. No to, że zaczynasz ją dostrzegać też gdzieś indziej. To też wydaje mi się, że ona się zrodziła właśnie z fotografii teatralnej o tyle, że często staram się patrzeć, co tam się dzieje, oprócz tego, że, że fotografujemy scenę i scena czasem jest piękniejsza, czasem mniej, ale, ale generalnie fotografujemy to, co tam się wydarza. To ja też staram się zawsze podglądać, co się dzieje między bohaterami, jaka jest relacja pomiędzy nimi a tą przestrzenią. Bo tak naprawdę przestrzeń teatralna, przestrzeń sceny jest taką samą przestrzenią jak każda inna, i, i, i staram się też tych obrazów w niej szukać. No i nagle się właśnie okazało, że, że tam też jest ta pustka, i, i czym jest ta naprawdę pustka w teatrze, więc. Mm, nie wiem właśnie, co było pierwsze. Te, te, teraz tak rozmawiając z tobą się zastanawiam, czy pierwsze była jakaś tam pustka, której ja zaczęłam szukać, yy, powiedzmy inspirując się zdjęciami, malarstwem, wiadomo kogo. Yy, czy, czy właśnie to na przykład się zrodziło z poszukiwań teatralnych? Nie wiem. To będę się teraz dzisiaj nad tym zastanawiać. To jeszcze zrobimy taką erratę potem do tak. tej rozmowy, że zadzwonisz, dasz Już wiem. Dogra, dogramy jeszcze ten fragment później. I dodamy go. A czy jakoś inaczej myślisz o tym, o swoich fotografiach i o robieniu ich. Kiedy to ma być portret? Właśnie kiedy na przykład pracujesz w teatrze, a kiedy robisz jakiś reportaż? Mm, ale chodzi ci o portret, y, portret, portret? Portret, czy portret, na przykład portret reportaż, na przykład, czy... że fotografujesz kogoś. O to mi chodzi. Y, Nie, chodzi nie. mi na przykład o takie prace portretowe, które też robisz. Mm, portret, y, bardzo jeszcze do niedawna bardzo się bałam portretów. To była dla mnie bardzo stresująca sytuacja, bo jestem chyba raczej z natury introwertyczną osobą i Umówmy się takie spotkanie face-to-face -face z obcą osobą. To jest jeden wielki koszmar. I jeszcze mm, ty masz. Bar bardzo mi miło. <laughs> bardzo mi miło. No, to, się, to się zmieniło. Miło. Y i, no i to jest tak, że jeszcze. Mm, ty masz sprawić, że ta osoba czuje się dobrze, bo umówmy się w takiej sytuacji y, zdjęciowej, portretowej. Mało kto się czuje dobrze. To, to jest tak, że nawet artyści, czy, czy właśnie aktorzy, aktorki, y, czy pozostali artyści, dla nich to też jest w większości przypadków trudna sytuacja. No więc to jest taki, taki miks, że ja czułam, że ja się stresuję, czułam, że te osoby się stresują i w ogóle to było dla mnie koszmarne. No i... W pewnym momencie nastąpiło takie, takie przełamanie, właśnie w momencie, kiedy zaczęłam trochę więcej pracować z, z aktorami, a właściwie z aktorkami. I, I wymarzyłam sobie taką jedną sesję w hotelu, to co prawda było tylko chyba jakieś dwa lata temu, coś takiego, może dwa i pół, z, z Mają Pankiewicz, aktorką. I... I to była taka pierwsza sesja, którą pamiętam, że zrobiłam ją tak, jakbym chciała. Po prostu zobaczyłam pewne obrazy w głowie i, i udało nam się to zmają. Udało mi się znaleźć idealną przestrzeń, której szukałam bardzo długo. To były przepiękne przestrzenie hotelu francuskiego. I, I to był taki moment, kiedy ja totalnie poczułam, że dobrze się czuję w tej sytuacji. Oczywiście to, to było właśnie tak, że, że po drodze jeszcze wiele rzeczy się wcześniej wydarzało, ale tak opowiadam bardzo naokoło, bo chodzi mi o to, że, że wtedy poczułam, że, że mam coś takiego, że osoby się czują dobrze ze mną, osoby, które fotografuję, i że umiem spowodować, że one się czują rozluźnione, czują się bezpiecznie. I pomimo tego, że bardzo nie lubię takiego, nie wiem, sterowania sytuacją portretową, że tutaj, to, to, moim zdaniem, w portrecie nie ma takiej przestrzeni na ustawienie idealnego portretu, jeśli chodzi o ustawienie danej osoby, jednak bardzo mi zależy na tej naturalności. Więc to był taki moment, kiedy, kiedy właśnie poczułam, że, że te osoby czują się spokojnie, bezpiecznie i że ja mogę to robić tak jak ja robię. Czyli na przykład wcześniej na chwilę spotkać się, porozmawiać, że to już, już powoduje, że, że tam się tworzy między nami jakaś relacja. I. To, to jest właśnie pod tym względem zupełnie inna sytuacja niż o to, o co zapytałaś, a ja ci opowiadam bardzo, bardzo naokoło, że w reportażu jednak ja znikam i właśnie to był chyba taki moment, kiedy też ja poczułam, że nie muszę znikać, bo to jest taka sytuacja, że ja nie, nie wolno mi zniknąć, ponieważ ja muszę tak jakby przez zdjęcia, nie wiem, nazwijmy to trochę tandetnie, to zabrzmi, ale rozmawiać z tą osobą, tak naprawdę to jest również spotkanie, a, a w reportażu jednak wydaje mi się, że dla mnie i, i to, jak ja pracuję najbardziej być niewidoczna, i lubię po prostu podglądać sytuacje i, i te momenty, które się obok mnie wydarzają. I nie cierpię na przykład takich sytuacji, kiedy ktoś mi każe zrobić grupowe zdjęcie i ustawić wszystkich, bo jest to dla mnie, no właśnie, bardzo stresująca sytuacja, kiedy muszę coś powiedzieć głośno i wszystkich ustawić i, i zarządzić. To jest, to, to jest też taki, taki moment, że że po tylu latach, no umówmy się, my się bardzo ukrywamy za tym aparatem, w sensie takim chowamy i, i to nie jest nic złego, no bo taka jest, taka jest nasza praca, ale właśnie ta sytuacja portretowa pozwala mi też wszystko kontrolować, bo ja mogę sobie wymarzyć światło, mogę znaczy ustawić je tak jak chcę, yy, zaplanować, yy, za, zawsze staram się też, nie wiem, zaplanować jakieś... Yy, Oczywiście to jest zawsze jakiś pomysł, nawet jak to są takie czyste zdjęcia portretowe do agencji, gdzie oni wszyscy powtarzają reżyserzy castingów, że aktorzy i aktorki muszą być jak najbardziej naturalni. I właściwie najlepiej, żebym ja tam nic nie robiła, tylko nacisnęła spust, ale jednak kontroluję tę sytuację. A w przypadku reportażu może się wszystko wydarzyć i, i ja tylko muszę to złapać. <grych> Więc to też dla mnie był taki na przykład bardzo ciekawy oddech. Jako taka nowa sytuacja, po prostu. Zresztą nie chyba naokoło. Nie nie, 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 ja nie uważam, że naokoło. Rozumiem, że chodzi, jak mówisz, reportaż, to myślisz nie tylko o takim reportażu, nie wiem, z jakiegoś wydarzenia na ulicach miast. Ale przede wszystkim, jak rozumiem, reportaż z jakiejś sytuacji artystycznej, tak? Na przykład ze spektaklu czy tak, z koncertu. Tak, bardziej może, bardziej może z koncertu, z wydarzenia y, kulturalnego, które najczęściej fotograf fotografuję. Mm, nie wiem, to są jakieś właśnie spotkania. <laughs> Przepraszam, to są jakieś spotkania. Mm, ponieważ trochę w sytuacji teatralnej jest troszeczkę inaczej. No bo jednak, znaczy, oczywiście też mm, zakładam, że jestem niewidoczna, natomiast w tym momencie bardzo często już mam możliwość poruszenia się po scenie, oczywiście tak po boku, z boku, ale... Te... Rozumiem, że nie w trakcie samego spektaklu, czy robisz zdjęcia w trakcie spektakli, na których jest publiczność, czy to jest próba... Próba generalna. Zawsze to są próby generalne, ponieważ jeszcze do niedawna czasami się robiło na, na spektaklach i, i dalej to gdzieś tam, jak są takie wyjątkowe sytuacje, się robi. Natomiast głównie też chodzi o to, żeby po prostu nie przeszkadzać widzom. To jest pierwsza rzecz. Bo, no bo jednak to jest ten dźwięk migawki przeszkadza. Natomiast z mojej perspektywy to też daje mi więcej możliwości, bo w momencie, kiedy jest publiczność, ja nie bardzo mam możliwość na poruszenie się. A tak naprawdę dla mnie najciekawsze jest to, co się wydarza niekoniecznie na wprost, Aczkolwiek to zależy od spektaklu, bo są reżyserzy, którzy tworzą cały obraz, taki, który ewidentnie jest tak zaplanowany, że on musi być na wprost. I tak naprawdę, dla mnie czasem to też jest taki oddech, bo po prostu wiem, że spektak tego reżysera najlepiej, żebym fotografowała na prost, nie bardzo się poruszała, tylko po prostu złapała to, co ja tam widzę. Natomiast w większości przypadków to jest tak, że, że te inne perspektywy są równie ciekawe i tak naprawdę nawet nie wiem, czy nie ciekawsze. A myślę, że w fotografii teatralnej też jest. W tym, że w tym momencie tak naprawdę nie chodzi o to, żeby udokumentować stricte obraz, który zastaliśmy, tylko właśnie chodzi o to, żeby też poszukać tych emocji, które tam się wydarzają. I jakiś, że, że, że tak naprawdę możemy to przetworzyć, właśnie to, to, o czym mówiłam, że możemy to przetworzyć przez siebie. I oczywiście to jest tak, że. Mm, że najważniejsze jest po prostu udokumentowanie spektaklu w, takim, w taki sposób, żeby pokazać pracę pozostałych twórców. Yy, natomiast i to też jest tak, że nie wiem, jeśli spektakl jest bardzo kolorowy, jeśli te kolory są ważne w spektaklu, to ja nie robię na przykład z nich czarno-białych, bo, bo tak jakby jest to dla mnie sprzeczne, nie wiem, po, po prostu z tym, co przygotowali twórcy. Staram się zawsze to jednak jakoś też yy, oddać. Natomiast no te, te inne perspektywy pozwalają nam po prostu dostrzec jakiś moment, który być może nie zawsze jest dostrzegalny, i, i pokazać też coś, co my akurat widzimy. Tak mówię trochę my, jako fotografowie teatralnych, bo jest nas kilku, kilka osób, mm, ale w sumie może zacznę mówić ja, bo nie wiem, jak oni do końca patrzą na to. W ogóle ja zastanawiam się nad tym, jak interesująca jest sama. Um, Rola czy to, jak później może być wykorzystana taka fotografia teatralna, bo jedna trafia do gazety jako ogłoszenie o spektaklu i już daje jakoś znać, co zostanie zobaczone. Inna trafi do archiwum i za jakiś czas ktoś, nie wiem, będzie pisał jakąś pracę o jakichś spektaklach i na podstawie tych zdjęć będzie próbował opowiedzieć, to, co się działo na scenie, co nie zostało zachowane na wideo. Zresztą, jak wiemy, wideo też ma swoje ułomności w teatrze, tak, szczególnie myślisz, że teraz, w okresie pandemii, szczególnie to, to mogliśmy zobaczyć. Jakby jaka ciekawa jest rola tej fotografii, która może, która jest też dla, dla mnie na przykład na takiej granicy faktu, który mi coś opowiada o tym, co się zdarzyło. Tak jak mówisz, jak jest kolorowo, nie robisz czarno-białych zdjęć, ale też jest jakieś takie ryzyko. No nie wiem, nie chcę mówić aż przekłamania, mhm. ale jakiejś takiej manipulacji tak. powiedzmy. No to jest takie językowo czasem jest tak, że pokazujemy trochę lepiej te spektakle niż one wychodzą. Ale bardziej, bardziej dla mnie jest ciekawe też to, jak nawet na przestrzeni tych lat, kiedy ja fotografuję teatr, jak się też zmieniła rola fotografa. Bo... No bo oczywiście znamy te, te stare zdjęcia Hartwiga, czy Plewińskiego z, z czarno białe właśnie kiedy, kiedy oni musieli zaplanować tę sytuację teatralną, ponieważ sprzęt no, nie pozwalał im fotografować często yy, po prostu, nie wiem nazwijmy to z ręki, tylko po prostu te, ta sytuacja musiała być zaplanowana, to była tworzona konkretna scena. Wiem, że, yy, yy, że tego nie pamiętam właśnie, czy Plewiński, czy Hartwig, ale że, że, że rysowali w ogóle sobie scenę, którą chcą dokładnie, i, i musieli to zaplanować, żeby to. To wszystko technicznie zagrało. My właściwie teraz wchodzimy i możemy robić od razu. Natomiast y, właśnie na początku dużo bardziej ta fotografia miała znaczenie takie stricte dokumentacyjne. Tak jak mówisz, archiwalne, ale żeby zostały jakieś materiały, i tak naprawdę nikt nie oczekiwał, że, że ty pokażesz też swoją historię tego teatru. I, i co prawda to, to jest strasznie magiczny moment. Jak weszłam do, do archiwum Teatru Ludowego. I, I zobaczyłam te kartoteki spektakli. Zobaczyłam, że tam są moje zdjęcia wydrukowane, bo oczywiście one są i cyfrowo, i, i analogowo. I powiem, że to był taki dość mocny moment dla mnie, bo niby wiem o tym, że one tam trafiają. Ale w momencie, kiedy widzisz to wielkie archiwum i zdajesz sobie sprawę, że tak jakby te zdjęcia naprawdę na zawsze już tam zostaną, no to taki był wzruszający moment też, też właśnie kiedyś. Y Kolega, aktor mi po prostu podziękował, że, że, że to robimy i że, że pomagamy ich też zachować pamięć o nich, więc to są tak naprawdę na co dzień o tym nie myślisz, że to gdzieś zostanie na, na zawsze. No bo, bo robisz, żyjesz w pędzie i, i to się po prostu wydarza dalej. Natomiast teraz właśnie ta fotografia teatralna, m, tak jakby też zyskała na randze, jako osobnej sztuki trochę, tak myślę. I, I to ma znaczenie, ponieważ no właśnie bardzo często też na przykład teatry wybierają fotografów i fotografki teatralne, y, dlatego że wiedzą, że ta osoba robi w takim stylu, i na przykład ten styl będzie fotografować do, y, będzie pasować do tego spektaklu, do tej twórczości y, o, o, o ekipy całej twórców. I, I to jest bardzo ciekawe, że, że właśnie nawet bardzo często już ten fotograf zaczyna być y, prawie że współtwórcą. I zwłaszcza teraz na przykład jak się pojawiały te, te projekty pandemiczne, gdzie, gdzie dużo było w online'ach, to, to na przykład niektóre rzeczy tylko się działy za pośrednictwem fotografii i filmu, więc to, to tak naprawdę było bardzo ciekawe, żeby sobie to obserwować i, i jak to powstaje. Jest też na pewno pewien rodzaj odpowiedzialności w takiej roli wtedy, w której masz świadomość, że to twoje fotografie opowiedzą coś później? Tak, to, o tym to, to jest. Ja to najbardziej odczuwam w takich sytuacjach. Bardzo mało robię takich zdjęć, ale w sytuacjach takich pamiątek rodzinnych, typu śluby i jakieś chrzty i tego typu wydarzenia, to, to przy ślubach ja czuję ogromną odpowiedzialność. To jest w ogóle tak, że naprawdę po każdym ślubie mam mnie przez noc, czy na pewno zrobiłam to, co mogłabym zrobić. Ja mam wrażenie, że teraz te śluby są tak reżyserowane fotograficznie. Niestety niektóre tak. No, na szczęście ja na nie pracuję. Y, y, bo słyszałam takie historie, y, że niektórzy... Nawet dostałem od fotografów, wiesz, takie przykazania, że o której godzinie, kiedy coś się dzieje, tak, wiem, czy się no przebieracie, ubieracie, co robicie. Po, po, podobno tak jest. Ja, ja właśnie do takich fotografów nie należę, natomiast yy, wiem, że też niektórzy Państwo młodzi tego oczekują, I, i miałam takie sytuacje, że ktoś się mnie pytał, no to ustaw nas, a ja mówię, ale słuchajcie, to wydarzenie się właśnie wydarza. To jest wa wasze wydarzenie. Wy po prostu bądźcie na nim, a nie myślcie o zdjęciach. No, ale to już jest Instagram, nie? To jest pytanie, na ile w ogóle nasze życie zaczyna być fotografowane. I ustawiane. Natomiast w sytuacjach, powiedzmy, takiej pracy, właśnie w, w kulturze, to, to, to jest bardzo często taki stres dla mnie, bo wiem, że na przykład moi koordynatorzy, czyli przeważnie to są działy promocji, komunikacji, oni potrzebują konkretnego zdjęcia. I mnie na przykład to bardzo stresuje, że mam, nie wiem, 5 sekund na zrobienie tego zdjęcia, albo, albo na przykład, właśnie też jest stresującą rzeczą praca na koncertach muzycznych. No, Że też wiem, że przeszkadzam i ja, ja wiem, że pracuję bardzo dyskretnie, no ale miałam kilka bardzo niemiłych sytuacji. Yy, niestety z żalem stwierdzam, że, że to dlatego, że wyglądam jak po prostu 15-letni główniarz yy, I niestety tak jest, że, że kobietą się też częściej obrywa niż, niż facetom fotografom. Yy, no ale trudno, takie życie. Yy, no ale to jest, jest, mnie to na przykład osobiście bardzo, bardzo stresuje, że, że potencjalnie mogę komuś przeszkadzać i akurat w moim no, dotychczasowym doświadczeniu jednak ten komfort widza, słuchacza był ważniejszy czasami niż kadry teraz to się trochę zmienia, ale może dlatego, że też właśnie na przykład teraz mniej fotografuję koncertów w Filharmonii, a Filharmonia na przykład była bardzo takim momentem, no bo jest tam tylko i wyłącznie muzyka klasyczna. Na przykład w, w sytuacji fotografowania opery na, na festiwalu Opera Rara jest już troszkę lepiej, ponieważ no jednak się wydarza więcej niż, niż sama, sama muzyka klasyczna. Tak, racja, bo w trakcie koncertu jest ogrom, przeogromna cisza, tak. a często też rozmawiałam z jednym z fotografów, który jest reporterzystą muzyki klasycznej z Piotrkiem Markowskim, który powiedział mi takie piękne zdanie, że, że według niego najczęściej najpiękniejsze momenty, które on chce bardzo uch uchwycić w swoich fotografiach dzieją się wtedy, kiedy jest kompletna cisza. Tak. Kiedy jest akurat przerwa tak. w graniu i wszyscy jeszcze tak. są cicho, bo się jeszcze nie klaszcze. Tak. I, I to że... są te takie tak naj, najpiękniejsze momenty. Na szczęście technika idzie na tyle do przodu, że mamy ciche migawki, ale mm, no ale to też różnie z tym bywa. Nie? Nie, nie zawsze jest taka możliwość. A czy jest jakieś zdjęcie, które zrobiłaś ty i które jest dla ciebie szczególnie ważne? Jest jakoś istotne dla ciebie ze względu na moment, w którym je zrobiłaś, albo ze względu na sytuację, którą udało Ci się zamknąć w kadrze. Hmm. Co to za ciężkie pytanie. Słuchajcie, mamy, ja czas. mamy to czas. Zastanawiaj się, ja sobie pójdę. Nie co wiem. Cambo co zrobię. <laughs> Są takie zdjęcia, które kochamy. Kocham. Ja mam kilka przed oczami, ale myślę, że no, że to ciężko powiedzieć jest naprawdę o jednym zdjęciu, bo to jest tak, że yy, o, wiem, wiem, jak to może opowiedzieć, że jest takie zdjęcie, które, znaczy, yy, tak powiem, pozwoliło mi pójść trochę szerzej, jeśli chodzi o fotografię teatralną, i było to zdjęcie Danuty Stęki ze spektaklu Koncert życzeń, i to jest zdjęcie, jak Danuta siedzi i pali. I się śmieję, że y, koncert Rzeczeń jeszcze niedawno był grany, więc, y, więc po prostu Adanuta siedzi i pali, i tylko pali. I, i to było takie zdjęcie, które y, nawet może nie, nie, może nie to, to zdjęcie, ale w ogóle ta, ta sytuacja była taka, że y, ja trochę przez przypadek się znalazłam na tej próbie, ponieważ y, pracowałam wtedy na festiwalu Boska Komedia. Nie pamiętam nawet, który to był rok. No, sprawdzę. W każdym razie pracowałam na festiwalu i akurat tego spektaklu nie miałam robić, tylko miał robić e, drugi fotograf. Natomiast, ponieważ uwielbiam daną testenkę i ten spektakl mi się wydawał bardzo bardzo ciekawą koncepcją, ponieważ to jest taki spektakl, e, e, reżyserką jest Jana Ros, i to jest taki spektakl, że on, on właśnie bardzo troszeczkę przypomina też sytuację performanceu, ponieważ Scenografia to jest dom, tak naprawdę mieszkanie bohaterki i widzowie mogą cały czas podglądać podglądać z każdej strony ten dom, ponieważ to jest taki kwadrat, który można obchodzić i, i tak naprawdę. Podglądasz czyjeś życie, nie chcę zadać tutaj fabuły, ponieważ no, być może jeszcze ten spektakl będzie można zobaczyć, a, a tak naprawdę to jest najciekawsze, co tam się dzieje, w, w swojej prostocie, tak naprawdę podglądania życia drugiej osoby. Natomiast ja po prostu poprosiłam organizatorów i, i producentkę, czy mogę przyjść na próbę medialną, bo po prostu bardzo chciałabym zrobić te zdjęcia dla siebie. No i bardzo często jest tak, że zdjęcia, jak je zrobimy, trafiają do autoryzacji, do twórców, te zdjęcia trafiły do Jany, bo musiały trafić, no i nagle się okazało, że, że te zdjęcia bardzo się spodobały właśnie i, i Janie, i, i Danucie Stęce, i one tak naprawdę promowały spektak, chociaż mnie tam wcale miało nie być. I to, to przede wszystkim, co dla mnie było niesamowite, a propos jeszcze tego zak zakochiwania się w tym, w tym, co się fotografuje, że ja nie mogłam oderwać wzroku yy, od Danuty w, w całej tej sytuacji performatywnej. Natomiast najciekawszym dla mnie doświadczeniem było to, że tam jest taka scena, jak yy, o, ona się przebiera i później korzysta z toalety. No już zdradziłam coś, ale no, jest po prostu wybudowana toaleta na scenie. I, I to był taki moment, kiedy ja odruchowo odłożyłam aparat, bo poczułam, że to jest jakaś taka sytuacja intymna. I, i właśnie stwierdziłam, że to jest ta magia teatru, że, że halo, to jest po prostu taka sama sytuacja sceniczna jak każda inna, a jednak ja poczułam jakąś tam intymność. No i ona później siedziała i paliła te papierosy tak pięknie, bo po, po, po dwóch czy trzech latach powtórzyłam sobie, przyszłam jeszcze raz na ten spektakl właśnie z aparatem i znowu zrobiłam zdjęcie życia, jak Danuta no, siedzi i pali. I to chyba, to o tyle jest taki właśnie moment ważny dla mnie, że, że może właśnie... Jeżeli wiesz, że coś cię zaciekawi i że chcesz to sfotografować, to po prostu to fotografuj. Niezależnie od tego, czy to jest Twoja praca, czy to, to nie jest Twoja praca, i ona mi dało może takie poczucie, że, że po prostu jesteś w tym dobra, że, że, że umiesz to przekazać i, 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 i chyba dlatego, dlatego się to wszystko wydarzyło. To jest takie, takie zdjęcie, które mi teraz przyszło do głowy, jak, jak zapytałaś. A teraz z drugiej strony, czy jest jakiś fotograf, fotografka, który jest dla ciebie inspiracją? którego, ktoś kogo fotografię szczególnie podziwiasz. To tak jest ba bardzo dużo, bardzo dużo osób. Na szczęście właśnie teraz też jest cudowne to, że, że, że możesz, tak naprawdę oprócz tych wielkich mistrzów. Podglądać też tak naprawdę ludzi na drugim końcu świata. I często się okazuje, że, że ktoś, kto, kto po prostu jest powiedzmy, że na takim samym poziomie, jak ty, ale, ale właśnie może cię inspirować, a nigdy wcześniej byś nie, nie dotarła do, do jego twórczości. Dla mnie taką pierwszą ukochaną inspiracją był Newton który ma bardzo specyficzne zdjęcia i tak naprawdę te zdjęcia bardzo teraz odbiegają od tego, co ja robię, ale tak, bo po drodze mogłabym właśnie wymieniać jeszcze kilka nazwisk, takich na przykład teatralnym była olbrzymia Magda Hickel yy, i właśnie Plewiński, yy, ale, ale ten Newton to było takie moje pierwsze zauroczenie fotografią i on fotografował głównie modę, tak naprawdę był trochę creeperem i, i tak naprawdę jest wielka dyskusja Było, było ostatnio o nim dosyć głośno z powodu tak, tej wystawy, wystawy w i filmu. w Toruniu Tak, tak no i, i tak naprawdę też była wielka dyskusja na ile te zdjęcia właśnie są szowinistyczne, są na ile na ile to też jest takie były sytuacje nie do końca czyste Natomiast mnie zachwyciła właśnie, pierwszy raz go tak naprawdę zobaczyłam w takim cyklu zdjęć, który miał modelek z manekinami. I te, te manekiny były tak naprawdę ucharakteryzowany na te modelki I, tak naprawdę, i, i, i nie wiedziałaś, kto jest prawdziwy troszeczkę. Oczywiście, że to było widać, natomiast musiałaś się chwilę, chwilę zatrzymać. I, I że to była taka, te, taka sytuacja, która zachwyciła mnie znaczy inaczej, taki cykl, który mnie zachwycił może właśnie tą możliwością jakiegoś kreowania e, swojego świata, bo, bo on jednak miał, e, miał bardzo konkretne wizje na sesję. Myślę. O, oczywiście też no, to, 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 to są osoby, którymi się każdy zachwyca, czyli na przykład Ani Lajbowicz czy Cartier, Bresson, to wiadomo. Zawsze to jest takie pytanie, które obiecuję sobie, że spiszę sobie na karteczce te nazwiska, bo nie zawsze je pamiętaj. W momencie, kiedy ktoś się mnie pyta, to ja mam taką wielką dziurę w głowie, i sobie myślę, Boże, tyle osób mnie inspiruje, a ja żadnego teraz nie, nie, nie umiem wymienić. No Może opowiadać o zdjęciach po ta, prostu, to jest taka... żeby ludzie sobie taką grę. Możemy zrobić, że mówisz jakieś zdjęcia, zdjęcia które ktoś tak. robił, i ktoś będzie musiał odgadnąć no, nazwisko. Nazwisko. No to jest jeszcze yy, no właśnie to, to, o, to, o co zapytałaś na początku, czyli o tą pustkę. No to, to nie jest oczywiście inspiracja fotograficzna, ale to malarstwo jest tak fotograficzne, że, że, że hopper yy, wiadomo, że inspiruje. Teraz wszyscy jeszcze pandemicznie, po, może postpandemicznie, przeżywaliśmy chyba jakiś taki na nawrót miłości do Hopera. Mm. No, i, i na przykład to też jest tak, że, że właśnie malarstwo holenderskie bardzo tymi, tymi barwami na przykład inspiruje. I, I tak naprawdę bardzo długo nie patrzyłam na malarstwo w kategorii, że może mnie coś inspirować. Bardzo, bardzo, bardzo długo mi zajęło czasu szukanie i nie wiem czemu tak naprawdę. Może dlatego też, że, że, że tak naprawdę mm, ja nie studiowałam y, studiów artystycznych, y, nie studiowałam fotografii. Więc do, do, do wszystkiego gdzieś tam dochodziłam sama pewnie naokoło właśnie w niektórych sytuacjach. Yy, I teraz po prostu tak jakby odkryłam na nowo malarstwo i zachwycam się nim z perspektywy fotograficznej. Mm, ale, ale przede wszystkim też ba, bardzo ta, ta miłość moja do fotografii zaczęła się też od fotografii u, ulicznej. Więc, więc teraz tak, tak naprawdę szukam tego też, tych inspiracji wśród fotografów ulicznych I, i powiem szczerze, że teraz właśnie najbardziej mnie zachwyca Instagram i to, że, że można dotrzeć do, do, do fotografów z drugiego końca świata. Jak, jak zaczynałam fotografię powstawał taki, to były początki internetu, jak zaczynałam cyfrową był taki, jest nadal por, portal Flickr Flickr.com tam było bardzo dużo fotografów japońskich. Nie wiem, czy to, to jest portal japoński, natomiast tam było bardzo dużo fotografów japońskich i mnie bardzo zachwyciła ta kolorystyka. Tam, tam jest dużo takich zieleni, dużo, dużo chłodnych barw. I, I teraz powoli też znowu do tego wracam i, i znowu mnie zachwyca. No i właśnie yy, to jest naprawdę wspaniałe, że, że tych fotografów można znaleźć. Tak, tak, po prostu. I że to są, to są osoby które sobie tworzą na drugim końcu świata i być może nikt o nich by w normalnej sytuacji nie wiedział w Polsce. No, także to tak. Następnym razem przygotuję karteczkę. Do tej erraty po prostu. Do tej erraty, tak. Której będziesz... To, aha, jak była, nie pamiętam już o czym miała być ta errata. Taką mam pamięć, taką właśnie, mam pamięć, która tak. dobrze działa. Wspominałam we wstępie o reżyserii światła i o Twoim niedawnym debiucie w egzaminie z Denki Pszczołowskiej rok pierwszy. Mam jakieś wrażenie, nie wiem, może to jest mylny pomysł, ale gdzieś wydaje mi się, że fotografia tak bardzo związana ze światłem mogła być pewnym, taką prostą drogą do tego, żeby zacząć to robić. Tak, się zajmować tak. Światłem. wydaje mi się, że, że to tak jest, no bo, bo, bo jednak w fotografii najważniejsze jest światło, albo bardzo ważne, albo inaczej, bez światła nie ma fotografii, no bo jednak to, to, to światło wpada na kliszę, czy też na matrycę. Natomiast to, to było też takie moje ogromne marzenie już od bardzo, bardzo dawna ponieważ właśnie wspomniane liceum, w którym i fotografowałam i uczestniczyłam w zajęciach teatralnych było połączone z Domem Kultury I, i tam była no, przepiękna, wspaniała scena, gdzie, gdzie, gdzie były światła bardzo, bardzo dobre i ja tam się zawsze pchałam do tej reżyserki i, i i właśnie no, zdania pomogła mi spełnić to marzenie, bo, bo po prostu w pewnym momencie zaczęłam o nim mówić na głos. No i, I tak to się. Czy się tak spotkały też z powodu tego, że fotografowałeś jakieś jej y, prace? Czy myśmy się poznały, y, znaczy obie wiedziałyśmy o swoim istnieniu, nie pamiętam odkąd, że tak powiem, bo to, to, to już to tak jest, że się po prostu o, o sobie wie. Natomiast poznałyśmy się, wydaje mi się, teraz w, w zeszłym roku. Tak, tak. Poznałyśmy się w zeszłym roku na takiej akcji w yy, Wkurwiona TV, yy, która była związana ze stajkami kobiet. I, I to było yy, chyba 11 performanceów yy, streamowanych na żywo, yy, właśnie związanych yy, z sytuacją kobiet w Polsce. Yy, I wtedy chyba miałyśmy taką okazję, żeby się poznać na żywo i, i porozmawiać. No i później to się jakoś tak potoczyło, że, że ja właśnie tak jak mówię, no ja marzyłam o tym od dawna, tylko trochę nie wierzyłam w swoje możliwości i, i w pewnym momencie stwierdziłam, że, że chyba warto o tym mówić na głos i spełniać swoje marzenia. No i tak się stało, że na dzień dziecka spełniłam swoje marzenie. Bo, bo spektakl z Danii był, był właśnie 1 czerwca, albo drugiego, no ale w każdym razie ten początek czerwca. No i, i to się potoczyło tak, że, że od tego czerwca do teraz, a mamy październik, zrobiłam jeszcze jeden spektakl i właśnie pracuję nad kolejnym. I no powiem, że to jest wspaniała rzecz. Po prostu to jest, to jest bardzo dla mnie ciekawe też, że. że Yy, że, że widzę to, bo akurat w obu przypadkach było tak, że, że wchodziłam tak, jakby troszeczkę na ostatnim etapie yy, pracy twórczej i, i przychodzę, oglądam to, co się dzieje, i wiem, jak chcę, żeby to wyglądało. I, i co jest jeszcze piękniejsze, że twórcy zgadzają się z tym. I, I im to odpowiada, ponieważ nie, no to oczywiście jest praca całkowicie wspólna. I, i to, też, yy, to też jest tak naprawdę ciekawe, że, że w pewnym momencie o tym świetle rodzi się wielka dyskusja, gdzie też mi się wydaje, że do niedawna światło też było niedoceniane. I nie tylko w, w przestrzeni teatralnej, yy, ale w ogóle w takich sytuacjach, nawet właśnie typu jakiegoś wydarzenia, że, że nie myślało się o tym, że, że może być pięknie ze względu na światło, pewnie też nie było takich warunków technicznych. A na czym polegała Twoja praca przy tych spektaklach? Poza, oczywiście jest jasne zaplanowanie tego, jak będzie wyglądał światło, ale czy możesz opowiedzieć coś więcej o tym? Dla mnie, może tak zacznę, że dla, dla mnie najbardziej stresujące było to, że, że, że to też jest ogromna wiedza techniczna, którą trzeba mieć. I oczywiście, że to jest tak, że w, w teatrze spektakl robi, znaczy światło w spektaklu robi zarówno reżyser światła, czy reżyserka. Ale też realizator albo realizatorka. No i tak naprawdę to jest, to jest taki duet, który musi się zgrać. Yy, I w przypadku akurat zdenki sama byłam też tą osobą realiz realizującą. Więc akurat dla mnie to było dość trudne, że nie wiem czy wiecie, no, teraz oczywiście te stoły są bardzo już nowoczesne i wszystko jest zaprogramowane, światło jest zaprogramowane, kolejka po kolejce i, i, i to tak naprawdę największa praca jest wykonana wcześniej. Natomiast to, to ponieważ się działo w szkole teatralnej i było zwykłym egzaminem, nie na dużej scenie, tylko na małej scenie eksperymentalnej, no to po prostu dostałam stół ze setką suwaków. Oczywiście chłopak, który jest tam osobą odpowiedzialną za światło, ustawił mi wszystko, no ale powiedział: No, sorry, musisz sobie radzić sama. Więc tak naprawdę najbardziej stresujące wtedy, jak już to światło wymyśliliśmy, było najtrudniejsze po prostu zapanować nad tymi suwakami, które musiałam w odpowiednim momencie przesunąć. I to, to się wydaje bardzo łatwe, no bo właśnie. W normalnej sytuacji zmieniasz kolejki, czyli przesuwasz dwa suwaki, a ponieważ to był stary stół, yy, który był większy ode mnie, musiałam tak naprawdę prawie, że jak grając na pianinie ustawić sobie choreografię palców yy, przy zmianie światła yy, w danej scenie. <laughs> Więc tak naprawdę ja sobie tam w ogóle musiałam to proszę ćwiczyć, co, co było dla mnie dość, dość zabawne. Natomiast yy, no, taka praca wygląda tak, że trochę ciężko mi mówić, bo nie wiem jak y, to, zrobiłam tak mało spektakli, że mogę powiedzieć tylko z tego mojego doświadczenia, y, że, że rozmawia się i zarówno z reżyserem, czy z reżyserką. No tutaj akurat u nie mieliśmy same dziewczyny. Była scenografka, była dramatuszka, Maja i Ania. Ania scenografka i Maja dramatuszka. No i y, y, po prostu dziewczyny też miały mniej więcej na to jakąś koncepcję taką, która byłaby hmm. dla mnie tropem. Y, a ja mogłam ustawić już jak ja bym to widziała dalej. No i to, to dlatego mówię, że to jest praca, praca wspólna, bo, bo, bo to też jest tak, że, że właśnie w drugim spektaklu to było, to był spektakl Tytum w Krakowskim Centrum Choreograficznym, yy, gdzie, gdzie był spektakl, gdzie dramaturgiem był Wojtek Klimczyk, tańczyła i, i też koncepcję miała ma, Marta Wołowiec i Purnima i tutaj nie powiem jej nazwiska, bo jej źle powiem, ponieważ Purnima jest Holenderką i jej nazwisko jest bardzo ciężko wymówić. Jeszcze muzykę robił Michał Strugarek. Yy, i, I tutaj przyszłam w takiej sytuacji, gdzie spektakl już był właściwie gotowy i tylko oni mieli jeden pomysł na światło. Hmm, który ja mniej więcej powiedziałam całkowitą odwrotność, natomiast yy, udało mi się przekonać ich o tyle, że po prostu spróbowaliśmy tą moją odwrotność i okazało się, że ona bardzo dobrze wygląda i im bardzo odpowiada. Natomiast to był taki bardzo zabawny moment, jak ja przyszłam, zobaczyłam spektak i mówię, dobra, to ja bym chciała tutaj dużo światła, dużo dymów <laughs> i oni tak patrzą na mnie i mówią, Jezus, jakie dymy, to jest spektakl, to, to był spektakl taneczny, bardzo konceptualny, bardzo minimalistyczny w formie, oni mówią, jakie dymy, przecież My nie chcemy dyskoteki jakby spokojnie, tylko chodzi o. Jest ta, taka sytuacja, że bardzo często, żeby było widać światło, potrzebujemy troszeczkę tego dymu, żeby światło się układało. I, I tak naprawdę bardzo często jest tak, że te maszyny do dymów one idą cały czas, tylko my nawet o tym nie wiemy. I to tak się często dzieje też na planach filmowych. Bo po no bo, bo wtedy po prostu się takie takie na przykład te wszystkie snopy światła, te wszystkie takie sytuacje, yy, gdzie widzimy właśnie na przykład w filmach, w, yy, że to światło wpada przez okno, to, to są właśnie takie sytuacje, gdzie musi być odrobina dymu, ponieważ inaczej yy, to światło jest mniej widoczne. No więc właśnie to, to, to była taka, taka sytuacja, więc yy, to jest o tyle dla mnie ciekawe, że, że właśnie to jest tak, że, że przeważnie twórcy mają jakiś pomysł na to, jak chcieć, żeby by wyglądało, a ty pomagasz im kształtować właśnie te obrazy. I, i, i o tyle właśnie wydaje mi się, że najtrudniejsze, żeby, żeby zacząć jest to, że jednak Potrzeba bardzo dużo technicznej wiedzy odnośnie lamp, tego, które dają jakie światło, do, do czego mogą się przydać te reflektory, a jak się te nazywają. Tylko że no to jest tak, że to, to są rzeczy, które możesz mm, nauczyć się tylko i wyłącznie z doświadczenia, najlepiej właśnie asystując komuś, i, i teraz właśnie pracuję tak przy spektaklu Radka Stępnia z Aleksandrem Prowalińskim, z którym razem robimy światło. Jest to dla mnie. Wspaniałe po prostu doświadczenie. I to, to trochę tak jak z czasem z fotografią, że wiele rzeczy możesz się nauczyć, ale po prostu musisz, musisz robić te zdjęcia robić. I, I o tyle to jest trudne, powiedzmy, że musisz się po prostu odważyć, skoczyć. <gry> I, I to jest takie, no, że po prostu uwierzyć albo w swoje umiejętności, albo po prostu spróbować. Po prostu. I założyć, że no, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie i trudno. No, po prostu. Ra, raz, raz w życiu mogę to zrobić i może mi to nie wyjść. To też, jest, to też jest tak, że chyba to jest taki moment w moim życiu, że stwierdzam, Jezus, mogę to mogę spróbować coś zrobić i może mi po prostu nie wyjść. I, I porażka też jest tak naprawdę doświadczeniem. I myślę, że w momencie, kiedy mm, kiedy no, odważymy się działać, to, to, to czeka nas dużo wspaniałych przygód. Nie wiem też, co masz na myśli mówiąc o tej porażce, ale ja zawsze sobie myślę i w właściwie w bardzo wielu rozmowach, które prowadzę w tym podcaście, o tym dyskutujemy, żeby też pozwolić naszym odbiorcom zobaczyć i poczuć i wziąć dla siebie coś, co im się spodoba lub nie. Um, no, bo nie, nie wiem właśnie, co, co, co się ukrywa pod tym, kiedy mówisz porażka, bo może to ty uważasz, że nie ten efekt osiągnąć, którego chciałaś, a nagle się okaże, że wśród widzów ktoś po, sobie pomyślał, właśnie, że, że jaka piękna scena, jak mi się to wszystko podoba, to światło i, ty, i ta sytuacja. Tak, my, myślę może bardziej na, na takim przykładzie, że, że wiesz, że jestem na. Tak, takim początku tej drogi z reżyserią światła, że ja bałam się, że czy ja w ogóle to potrafię robić. Czy to, bo wiesz, to też jest tak, że to, że ja przychodzę do teatru i widzę, że to światło mi się nie podoba, albo że właśnie mi się bardzo podoba, albo mi się super fotografuje, albo właśnie nie, to, to jest jedno, a to czy czy, czy potrafisz wymyśleć tę te, te sytuacje i w ogóle ją jeszcze przekuć na to, że ona faktycznie wygląda tak, jak ty chcesz, żeby ona wygl wyglądała yy, na tej scenie? Yy, dla mnie właśnie takim wspaniałym momentem było to, że yy, przy tytuł yy, to światło było bardzo proste, ponieważ to była bardzo oświetlona scena, yy, gdzie był na środku był taki pionowy snop światła i po diagonalach były cztery kolejne które spotykały się w tym snopie i one tak naprawdę ponieważ to był spektakl bez scenografii one też robiły scenografię i tancerką tworzyły całą przestrzeń w której one się poruszały też mogły tak jakby mieć interakcję tak jakby z tym światłem A przez to, że to były snopy światła pewne elementy były bardziej widoczne momentami pewne mniej i natomiast tworzyły taką tak naprawdę architekturę tej sceny. I, i najciekawszym momentem właśnie było, że ponieważ to była y, premiera była na festiwalu, krakowskim festiwalu Tańca, y, było spotkanie z publicznością, i nagle publiczność zaczęła rozmawiać o świetle i sobie mówię, Boże, to jest wspaniałe. Po prostu, że zaczynamy traktować światło tak, jako taki sam element, y, jak scenografia na przykład, o której się od lat już mówię, a o świetle mam wrażenie, że, że tak naprawdę od niedawna też nie mamy na przykład szkoły, foto Boże, fotografii, szkoły, która by uczyła robić światło. To wszystko się dzieje przeważnie, co są właśnie scenografowie, to są fotografii. fotografowie, to są twórcy wizualni mm, i... I oni tak naprawdę też się sami uczą no, razem ze, z realizatorami, albo często jest tak, że na przykład realizator się właśnie wkurza, że, że ta osoba nie potrafi technicznie pewnych rzeczy i realizator to musi tłumaczyć, chociaż ta osoba ma koncepcję, powiedzmy, artystyczną, właśnie jak to powinno wyglądać. Więc myślę, że no właśnie w moim przypadku to było takie trochę uwierzenie w swoje możliwości, ale też spróbowanie, no czy potrafisz to robić, po prostu. Czy, czy, czy umiesz się, nie wiem, tym językiem posługiwać? Ja sobie od razu myślę, że byłoby super ciekawym doświadczeniem zobaczyć coś, zanim dochodzi to światło, i, i potem, w sensie zobaczyć tę tak, zmianę jest, w spektaklu. To, to, na jest przykład. to jest niesamowite, ponieważ yy, no, miałam kilka takich sytuacji, że przychodziłam na próby yy, takie. Dużo wcześniejsze niż generalne, gdzie, gdzie po prostu już była scenografia, ale spektakl jeszcze nie był gotowy, a już były potrzebne po prostu jakieś materiały promocyjne. No i myślałam sobie, Boże, jak to brzydko wygląda, co ja z tym zrobię. A potem dochodziło światło, i nagle się okazuje, że właśnie ta scenografia dostaje drugiego życia i właśnie to nie polega na tym, że ta scenografia jest brzydka tylko ona po prostu musi być dobrze oświetlona. I to chyba jest tak. <laughs> Dzisiaj, Dzisiaj jest rozmowa pod tytułem Wszystkie dźwięki świata. Rozmawiamy o obrazach i o świetle, a mamy wszystkie Takie dźwięki, dźwięki no. dookoła. To też jest tak, że dźwięki nam no, pomagają tworzyć obraz. Yy, myślę, że też czasami. Yy, no to też jest, jest, jest tak, że właśnie pytanie, czy na przykład w momencie, kiedy jest dużo scenografii, na ile ta osoba robiąca światło ma przestrzeń do, do stworzenia tego światła, bo tak naprawdę ważne jest, żeby oświetlić scenografię, ważne jest, żeby oświetlić aktorów. I myślę, że nie zostaje za dużo przestrzeni na, na jakąś taką zabawę światłem, więc akurat dla mnie te pierwsze dwa, dwa spektakle były o tyle dobre, że, y, że w pierwszym scenografia była, ale bardzo, bardzo mała, a w drugim jej w ogóle nie było. Więc z mojej perspektywy to było dużo prostsze, bo po prostu y, mogłam, mogłam próbować, nie przejmując się, że na przykład moim złym światłem mogę zepsuć czyjąś pracę scenograficzną. A co u ciebie twórczo teraz, co w przyszłości? Niedalekiej, dalekiej. No właśnie, w przyszłości niedalekiej jest praca nad spektaklem Danton w reżyserii Radka Stępnia z, z dramaturgią Konrada Hetela i, i to światło, właśnie, które robię z, z, z Aleksandrem Prowalińskim. I to jest dla mnie ogromne wyzwanie i też ba bardzo duża nauka, więc no, do, 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 do tej erraty powinniśmy dodać, <grydy> czy właśnie stwierdziłam, że to jest porażka, czy nie, <grydy> czy właśnie, właśnie zachwyt. No i, i to jest tak, że, że trochę w życiu fotografki jest tak, no trochę nie wiem, <grydy> bo, bo oprócz projektów, które realizujemy sami, bardzo często jest tak, że na te projekty właśnie mamy bardzo mało czasu, bo dokumentujemy y, życie dookoła. Także często jest tak, że, że zlecenia y, czy zadania, czy też propozycje przychodzą z dnia na dzień. Więc na ten moment postawiłam sobie taką granicę, żeby właśnie skupić się jak najbardziej na tej premierze. A, a po premierze zobaczymy, co będzie dalej. A gdzie będzie można zobaczyć ten spektakl? Spektakl będzie można zobaczyć w Teatrze Słowackiego w Mosie. Mm. Także do, do końca października to jest właśnie ten, ten moment. Teraz odbijam takie telefony, że, że bardzo dużo osób właśnie chce się spotkać na zdjęcia portretowe, więc z, myślę, że listopad będzie pod hasłem portretu, co jest dla mnie bardzo cieszące, bo. Bo ta portretowa sytuacja to też jest taki odpoczynek dla mnie bardzo. To, to, to jest dużo spotkań. Mnie, mnie te spotkania właśnie zawsze bardzo y, inspirują, no bo to jest tak jak, tak, jak wspomniałaś na początku, że to są rozmowy które u ciebie, które, które za, zawsze, zawsze powodują, że coś nowego się w Twojej głowie pojawi. Także myślę, że listopad będzie pod hasłem. Portretów, a później zobaczymy tak naprawdę też, co będzie pandemicznie, bo, bo był pewien rytm festiwali, który, który miałam wytworzony. To, to były festiwale i kbf u i, i właśnie czy jakaś boska komedia, czy Malta, zawsze w czerwcu w Poznaniu. No, natomiast troszeczkę nam się to wszystko wykrzeczyło. No, mam nadzieję, że, że teraz w tym roku i, i w przyszłym to już będzie szło sobie swoim rytmem. No, ale zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Klaudyna. Ja też bardzo dziękuję. Z wielką przyjemnością mi się słuchało twoich opowieści i tego, jak w ogóle snujesz historię, jak przepięknie. Ja, bo ja mam takie wrażenie zawsze, że, że tak już do brzegu, do brzegu. A tutaj pięć rzeczy po drodze się wydarzyło. Jeszcze wydarzy. zostaje, jeszcze trzeba, opowiedzieć. Jeszcze trzeba opowiedzieć. Dużo, Dużo opowiedzieć. sobie po prostu zostawiłyśmy na tą erratę, więc musimy ją kiedyś uśmiał uśmiał po prostu kiedyś zrobić dobrać. za jakiś czas. Może za rok na przykład, to będzie taka doroczna tradycja, nasza rozmowa o tym, co tam się zmieniło, co, co, tam, nowego. co, co się wydarzyło, gdzie tym razem jestem co nowego. Was oczywiście zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby zobaczyć pracę Klaudyny i na jej stronie, i na jej Instagramie. Chociaż wyszukałam takiego posta, że, w którym napisałaś, że starasz się zaktualizować tą stronę, ale odkrywasz, że wszystkie twoje zdjęcia są super nudne, jak je oglądasz. Nie wiem, tak. dlaczego tak napisałaś, więc ja w ogóle chciałam tutaj publicznie poprosić cię o usunięcie tego postu, bo jest nieprawdziwy według mnie. No, wiesz, no to są moje odczucia. Niestety, no to jest, to jest Myślę, że w każdej takiej pojacy, gdzie, gdzie czujesz, że się rozwijasz, patrzysz na te stare rzeczy i myślisz sobie, boże, jaka to jest beznadzieja. No cóż, pracujmy nad sobą, pracujmy nad dwa wzorami. To jest dużo pracy, ale ja też się staram właśnie tak myśleć, jak słucham na przykład pierwszych rozmów, które sama montowałam, a słucham tych, które montuję teraz to staram się tak myśleć, że nie przypał, tylko po prostu rozwój. No tak, nie. Nie, tak, że tak. Słabo, tylko super progres. Tak, no właśnie to jest też... Yy, dzisiaj nawet o tym rozmawiałam, że teraz Instagram jest, jest taką aplikacją, że, że ten wizerunek jest tak ważny, że, że na przykład niektórzy kasują swoje stare posty, yy, żeby, żeby być spójni z tym, jak teraz robią zdjęcia. Ja sobie myślę, Boże, właśnie to jest wspaniałe, że, że widzę te, te zdjęcia sprzed nie wiem, pięciu lat powiedzmy, nie wiem, ile Instagram istnieje więcej, ale nie wiem, ile ja tam na nim jestem. No w każdym razie mam tam chyba coś ponad 500, 500 postów i tak naprawdę czasem nawet lubię wracać do tych starych, i z jednej strony raz, że widzisz, właśnie progres, a z drugiej strony, na przykład w fotografii, moim zdaniem też jest tak, że w pewnym momencie też masz pewne klucze, haki tak jakby, jak coś sfotografować. I wiesz dobrze, że żeby zrobić dobre zdjęcie z tego wydarzenia, musisz stanąć najpierw tu, potem tu, potem tu, a potem tam. I że potrzebujesz takiego zdjęcia, takiego, takiego, takiego. A jak jesteś początkującym fotografem, a właściwie fotografką, no to y, jesteś wszędzie, no bo szukasz. I tak sobie myślę, że czasem dobrze wrócić właśnie do tych swoich pierwszych rzeczy, żeby znaleźć też to pierwsze spojrzenie. I, i myślę, że to też jest taka w, akurat w fotografii rzecz, że warto o niej pamiętać, żeby cały czas zachować jakąś taką świeżość i, i lekkość. Spojrzenia. No właśnie, no. więc y, słuchajcie, w, w oglądajcie zdjęcie Klaudyny, dajcie znać, y, nie wiem, w komentarzach, w lajkach na Instagramie, co myślicie, albo po prostu sobie je obejrzyjcie i, i zachowajcie je sobie dla siebie. Y, stawiając kropkę, poza tym, że zachęcam do właśnie do oglądania zdjęć Klaudyny i do śledzenia jej pracy, y, to y, dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Ja również. I, <laughs> I więc dziękujemy razem Wam za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam nieustannie do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem, róbcie sztuki.